Powiedzmy, że mamy daną parę prostych równoległych. Mamy dwie proste i one są do siebie równoległe. Czasami to się nawet tak oznacza, żeby wiadomo było, że są równoległe. No i teraz mamy jeszcze trzecią prostą, która przecina tę parę. No i tę trzecią prostą będę nazywał sieczną. Czyli mamy sieczną, która przecina parę prostych równoległych. No i teraz powiedzmy, że mamy daną miarę jednego. Z kątów tutaj, powiedzmy, że ten kąt ma miarę 110 stopni. No i naszym zadaniem jest znalezienie miar pozostałych kątów widocznych na tym rysunku. Zachęcam Cię do zatrzymania oglądania filmu i podjęcia próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No dobrze, zakładając, że próba została podjęta, ja teraz pokażę, jak to rozwiązać. Więc zacznijmy od tego, że ten kąt, który teraz zaznaczam, razem z tym kątem, którego miarę znamy, Tworzą parę kątów wierzchołkowych. No jak wiadomo, kąty wierzchołkowe mają tę samą miarę, są takie same. Czyli ten kąt również ma miarę 110 stopni. Idźmy dalej. Ten kąt, który teraz tutaj zaznaczę, razem z tym kątem, od którego zaczęliśmy, tworzą parę kątów odpowiadających. Ten kąt odpowiada temu, ponieważ leżą po tej samej stronie siecznej i po tej samej stronie. Odpowiadające im prostej, czyli ten leży na lewo od siecznej, do góry od prostej i ten też, więc to są kąty odpowiadające, a ponieważ te dwie proste są równoległe, to kąty odpowiadające w takiej sytuacji również są sobie równe. Ja tu wcześniej już nawet zacząłem pisać, ale się wycofałem, żeby nie wyprzedzać faktów. Czyli kąty odpowiadające w przypadku, kiedy sieczna przecina parę prostych równoległych, są sobie równe. No właśnie, no to co będzie z tym kątem? Jak łatwo się domyślić, ten kąt też musi mieć miarę 110 stopni. I teraz to już z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że razem z tym kątem tworzą parę kątów wierzchołkowych, a poza tym ten kąt jest kątem odpowiadającym razem z tym. Dobrze, a jaka będzie miara tego kąta? Ten kąt razem z tym kątem, od którego zaczęliśmy, to są kąty przyległe. A jak wiadomo, kąty przyległe, ich miary muszą się sumować do 180 stopni. Czyli tutaj musimy mieć 70 stopni, żeby w sumie było 180. No teraz w takim razie tutaj też musi być 70 stopni, dlatego że te dwa kąty to są kąty wierzchołkowe, albo ten jest przyległy do tego, a tak samo ten jest przyległy do tego. No i podobnie tutaj też musimy mieć 70 stopni, i tutaj musimy mieć 70 stopni, dlatego że te dwa kąty to są kąty przyległe, albo inaczej. Te dwa kąty to są kąty przyległe, albo ten kąt i ten to są kąty odpowiadające. Każdy z tych argumentów wystarczy do tego, żeby uzasadnić, że ten kąt musi mieć 70 stopni. No i podobnie tutaj. Jeżeli ten ma 70, to ten też musi mieć 70, bo to są kąty wierzchołkowe. Ten z tym to są kąty przyległe. To też jest para kątów przyległych. No i wreszcie ten kąt to jest kąt odp odpowiadający temu kątowi. Czyli widzimy, że wszystkie kąty, jakie tutaj występują, to mają miarę albo 110, albo 70 stopni.